ci, którzy się nie znają, nie mają wiedzy lawinowej, to raczej nie powinni wychodzić w miejsca, gdzie można sprowokować lawinę. Natomiast do tych, którzy uważają, że się znają lub mają jakąś taką sporą wiedzę, no zachowania muszą być takie, żeby do minimum ograniczyć to niebezpieczeństwo. No jest tam sporo zasad takich, że raz w górę nie powinniśmy wychodzić samotnie, powinniśmy posiadać odpowiedni sprzęt lawinowy ze sobą, wybierać taką trasę, gdzie tego śniegu będzie jak zgromadzony, jak najmniej. Później no, nie gromadzić się, nie iść całą grupą, jeden za drugim, tylko stosować jakieś spore odstępy odciążające pokrywę śnieżną. Następnie żleby na przykład przechodzić w miejscach dość wąskich, pojedynczo, albo jeśli idziemy na nartach, to przechodzić w ten sposób, żeby jak najkrócej przebywać w tym terenie, czyli na przykład zjeżdżać po jakimś skosem, przejść na drugą już bezpieczną stronę, patrzeć, jak kolejny kolega, współtowarzysz się przez to przedostaje. Prawda? Także tych rzeczy jest sporo. Poza tym musimy wiedzieć, przy jakim stopniu zagrożenia wychodzimy w góry, bo stopień zagrożenia nam ogranicza tereny, po których możemy się poruszać. Chodzi o stromienie, o wystawy stoków, o miejsca, gdzie gromadzi się śnieg nawiany przez wiatr dodatkowo. Także tych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, jest sporo. Są pewne metody obliczeń szans na to, czy mamy szansę na to, żeby poruszać się bezpiecznie, czy nie. To wymaga już tam odpowiedniej wiedzy, odpowiednich kursów, nie chcę o tym mówić, ale jakby to ryzyko jest szansa minimalizować, natomiast nigdy nie zminimalizujemy go do zera, prawda? Zawsze ono będzie istniało, albo będzie większe, albo mniejsze, no i od naszej wiedzy, umiejętności, podejścia do tego wszystkiego, no, możemy sobie przyjąć pewne założenia, że jakieś tam ryzyko podejmujemy lub nie. Jeszcze raz wracam do tego, że absolutnie nie polecam tej metody ludziom, którzy się na tym nie znają. Adam Marasy, ratownik TOP. Ja przez wiele lat zajmowałem się lawinami, odpowiednio przeszkolonym. Byłem przez wiele lat przewodnikiem psa lawinowego. Uczestniczyłem w wielu kursach, szkoleniach międzynarodowych, także jakby ten temat no, od lat jest mi znany, co nie znaczy, że z pokorą nie podchodzę do lawin.